Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Abletr i dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo wrażliwym, mianowicie językami i polityką. Dlaczego? Dlatego, że w polskim dyskursie ostatnim czasem zaczął się przebijać temat debaty prezydenckiej w języku angielskim. Znaczy on też bardzo szybko ucichł, ale to też nie jest pierwszy raz, kiedy on się w ogóle pojawia, więc stwierdziłem, że warto się do tego w pewnym stopniu ustosunkować, jako że jestem blogerem językowym, to chciałbym powiedzieć kilka słów, jak ja to wszystko widzę. Oczywiście temat języków i polityki, on się przewija ostatnio w mediach pod kątem tego, że kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski mówi w kilku językach i mówi w tych językach płynnie. I co to będzie, kiedy on dojdzie do władzy? Czy on będzie mówił, myślał po polsku? Ten temat, jak i temat debaty dzisiaj sobie ogarniemy. Więc tak, zanim wszyscy jakby przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego i w ogóle jakiejś takiej liberalnej polityki odejdą, to chciałbym, żebyście zostali, bo moje zdanie jest takie, że debata prezydencka po angielsku jest jednym z głupszych pomysłów, które kiedykolwiek powstały w polskiej polityce. Co więcej, nawet debata w języku angielskim do Europarlamentu jest równie głupia i to zaraz postaram się wyjaśnić. Także mam nadzieję, że nie wyzywacie mnie zaraz od lewaków i sobie stąd pójdziecie, tylko postaracie się posłuchać i ewentualnie będziemy mieli merytoryczną dyskusję w komentarzach. Pierwsza sprawa jest taka. Zadajmy sobie pytanie, po co jest prezydent? Czy prezydent jest potrzebny nam po to, żebyśmy pokazywali, szpanowali światu, jakich mamy super ludzi w tym kraju? No chyba nie do końca. Prezydent jest przede wszystkim, przynajmniej mi się tak wydaje, po to, żeby rządził państwem. Znaczy oczywiście funkcje prezydenta są bardzo mocno ograniczone, ale generalnie ma to być człowiek, który reprezentuje państwo. To też jest ważne, tutaj języki też są ważne, bo prezydent bardzo często wyjeżdża za granicę, podpisuje różne umowy z innymi państwami, ale debata prezydencka zazwyczaj jest oglądana przez obywateli państwa, a nie przez tych obcych zagranicznych partnerów. Do czego próbuję tu dojść? Mimo, że w Polsce poziom języka angielskiego jest naprawdę wysoki i nie mamy się czego wstydzić, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, zawsze jak mam jakiś znajomych z zagranicy, czy oprowadzam turystów z zagranicy po Warszawie, zawsze mi mówią, że są niesamowicie zdziwieni wysokim poziomem angielskiego u Polaków. I oczywiście pryzmat Warszawy może być zupełnie inny niż na prowincji, ale z moich własnych też doświadczeń, z tego, że podróżowałem praktycznie po całej Europie i nie tylko, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o znajomość języka angielskiego. I mogłoby to sugerować, że dużo osób obejrzałoby taką debatę i dużo osób by zrozumiało taką debatę. Niemniej jednak nie mogę odeprzeć wrażenia, że debata w języku angielskim służyłaby tylko i wyłącznie szpanowaniu. I do tego też się z tego, co wiem, odniósł Rafał Trzaskowski od razu, że on nie chce po prostu pokazywać swoich skilli i po prostu wie, że taka debata nie miałaby sensu sama w sobie, ponieważ, no nie ukrywając, wszyscy o tym wiemy, że Rafał Trzaskowski mówi po angielsku i w innych językach o wiele lepiej niż Andrzej Duda, co pokazały te fragmenty. I can tell you... The last election in Warsaw proved that if you want to be close to the citizens, you just have to be on the streets of the city and talk to them constantly. So those are the lessons from Warsaw. Engagement and transparent. Także bardzo mi się podoba takie trzeźwe podejście kandydata Koalicji Obywatelskiej, bo on wie, o co chodzi. To nie jest podejście typu tak, ja jestem lepszy w tym zakresie, więc zróbmy tak, żebym ja wygrał, tylko szczere podejście i powiedzenie, hej, ja wiem, że mój kontrkandydat jest słabszy w tym zakresie, więc jakby spokojnie, nie będziemy tego wyciągać na wierzch. No więc pierwsza rzecz to jest taka, że oglądalność takiej debaty byłaby okropnie słaba, dlatego że o ile ludzie gdzieś tam 40, jakby poniżej 40 roku życia ten angielski mogą znać dobrze, tak już starsze pokolenie, które głównie korzysta z telewizji, tego języka nie zna, więc tej debaty by nie zrozumiała. Kogo przyciągnęłaby taka debata? Przyciągnęłaby przede wszystkim gramatycznych nazistów, ludzi, którzy by szukali pomyłki każdej gramatycznej, leksykalnej, fonetycznej kandydata na prezydenta byle jakiego, obojętnego, obojętnie którego.
I ta debata by się nam zamieniła bardziej w ustny egzamin maturalny z angielskiego niż faktycznie wymianę poglądów. I te wszystkie poglądy, te pytania, które by były zadane kandydatom, one by zeszły na dalszy plan zupełnie. Poza tym, co jest bardzo istotne, to czy prezydent zna 1, 10, 15, 40 języków nie ma żadnego znaczenia. Ja uważam, że nawet jeśli prezydent jest, posługuje się płynnie w danym języku, czy nawet, nie wiem, jest dwujęzycznym człowiekiem, jest od urodzenia zna dwa języki na poziomie nosiciela, to uważam, że nadal powinien zatrudniać tłumacza. Dlaczego? Dlatego, że tłumacz jest w stanie wyłapywać pewne rzeczy, których prezydent w tym momencie pełniący funkcję reprezentacyjną, a nie funkcję tłumacza, funkcję człowieka, który rozumie rzeczy, zwłaszcza w obcym kodzie kulturowym, więc tłumacz jest takim pewnego rodzaju amortyzacją przed tym, żeby coś źle zrozumieć, czegoś źle nie zrozumieć w rozmowach z obcymi przywódcami. Więc nawet jeśli prezydent Polski znałby dzisiaj 5-10 języków, nie zmieniałoby to tak naprawdę zbyt wiele. Oczywiście też jest takie bardzo mądre powiedzenie na temat Michała Korybuta Wiśniewieckiego, że mówi w 8 językach, a nie ma w nim nic ciekawego do powiedzenia. I w dyplomacji, w rozmowach na szczeblu politycznym, na szczeblu wysokim, międzypaństwowym przede wszystkim, to co odgrywa główną rolę, to nie jest język, to jest charyzma i to, w jaki sposób człowiek jest w stanie się komunikować, nie tylko werbalnie, ale też przede wszystkim chodzi o język ciała, chodzi o wszystkie te rzeczy, na które nie zwracamy uwagi świadomie. Nawet mi się wydaje, że Andrzej Wajda, jeśli się nie mylę, kiedyś powiedział, że on jak rozmawia z obcymi reżyserami, filmowcami, to on rozmawia w języku polskim, ponieważ w języku polskim jest się w stanie wyrazić najlepiej, najbardziej bezpośrednio i jest w stanie przekazać te emocje, które w nim gdzieś tam się kotłują, w nim gdzieś tam grają, jak najdokładniej w języku polskim, a sprawa tłumacza już jest w tym, żeby to przekazać tak, żeby jak najmniej stracić podczas tłumaczenia. Więc ja na przykład na dzień dzisiejszy mówię płynnie w 5 językach, ale gdybym jakimś cudem został prezydentem i bym rozmawiał z prezydentem rosyjskojęzycznym, włoskojęzycznym, angielskojęzycznym, białoruskojęzycznym, którego nie ma, nie ma żadnego takiego prezydenta, no ale przypuśćmy, że kiedyś będzie, to nadal zatrudniałbym tłumacza do tych języków. Dlatego, żeby nie stracić pewnych, żeby pozbyć się możliwości wystąpienia pewnych błędów komunikacyjnych. Druga sprawa jest taka, że okej, debata prezydencka jest kiepskim pomysłem. Co z debatą do Europarlamentu? W zeszłym roku, jakby wybory do Europarlamentu, rzecznik prasowy Wiosny, Krzysztof Gawkowski, zaproponował, żeby debata kandydatów do Europarlamentu odbyła się w języku angielskim z racji tego, że będą ci kandydaci reprezentować Polskę na szczeblu europejskim. I mi się od razu to nie spodobało zupełnie, bo logicznie można wywnioskować, że okej, idziemy do Europarlamentu, w Europarlamencie nie mówi się po polsku, tylko mówi się raczej w języku obcym, albo przynajmniej większość tych rozmów odbywa się czy to po angielsku, czy to po niemiecku, czy to po francusku. No więc kandydaci powinni znać język obcy, tak? No nie do końca, bo kandydaci, którzy idą, przyszli posłowie do Europarlamentu, oni reprezentują Polskę i reprezentują Polaków, więc tu znowu możemy wrócić sobie do tego powiedzenia o Korybucie Wiśniewieckim, że warto jest mieć powiedzieć cokolwiek ciekawego w jednym języku, niż znać, ale nie być w stanie powiedzieć niczego w kilkunastu obcych językach. I jeśli się mówi o interesach Polski, czy o tym, co dla Polski jest ważne, co jest ważne dla mieszkańców regionu, który reprezentuje, to o wiele barwniej, o wiele lepiej się to wyrazi w języku swoim, ojczystym, niż w języku angielskim w tym przypadku. Więc ja mam nieodparte wrażenie, że taka debata służyłaby tylko i wyłącznie zaszpanowaniu, czyli jacyś tam bardziej, nie wiem, progresywni i młodsi kandydaci wyszliby na scenę i by piękną angielszczyzną jak Shakespeare się popisywali, co to oni nie umieją. Z kolei kandydaci bardziej doświadczeni, starsi, którzy nie mieli tego doświadczenia z językiem angielskim, nie mogli się go nauczyć z wielu względów, bo nie było go w szkołach, bo poziom był bardzo niski. Ci no, dukaliby i od razu w oczach wszystkich byliby zdyskredytowani nie dlatego, że mają złe poglądy, a dlatego, że mówią źle w języku angielskim, co kompletnie spłaszcza poziom jakiejkolwiek debaty, politycznej debaty publicznej w Polsce. No i okej. I powiecie mi, czy w takim razie, dobra, debaty nie powinno być, ale czy kandydaci na prezydentów, na nie wiem, eurodeputowanych powinni znać języki obce? Oczywiście, że tak. Języki obce powinien znać, nie wiem, sprzedawca na targu, powinien znać kwiaciarka, powinien znać mechanik samochodowy.
Język obcy zawsze jest plusem, zawsze jest ogromnym dodatkiem do CV, do własnego też rozwoju, bo dzięki językom obcym potrafimy myśleć w trochę inny sposób. Niezależnie jak bliski byłby to język do polskiego, to automatycznie zmienia nam się spojrzenie na świat. I teraz ktoś mi może zarzucić, że no zmienia się spojrzenie na świat, czyli ktoś już nie jest Polakiem. Przepraszam, no, to jest idiotyczne, ale wiem, że takie zarzuty padły pod kątem właśnie Rafała Trzaskowskiego, który mówi z tego, co ja wiem, przynajmniej po angielsku, francusku, rosyjsku płynnie. No nie, po prostu ten człowiek rozumie inne kultury od wewnątrz, tak jakby. I dzięki temu wyrabia sobie troszkę inne zdanie, troszkę bardziej obszerne zdanie na temat różnych rzeczy, mówiąc w tych językach. To nie znaczy, że zdradza jednocześnie interesy Polski, bo moim zdaniem jest to strasznie zaściankowa, kompleksowa opinia ludzi, którym się nie udało i którzy mówią w mniejszej ilości języków i po prostu jest bardzo szkodliwa wobec przede wszystkim ludzi, którzy posługują się na co dzień w językach obcych i wobec innych ludzi, którzy potencjalnie mogliby się uczyć języków obcych, a tu nagle stwierdzą, nie, bo jak się nauczę angielskiego, francuskiego czy innego języka, to będę zdrajcą Polski. No jest to moim zdaniem okropnie krzywdząca opinia. Co byśmy mieli, gdyby prezydent Polski mówił w kilku językach? Na pewno byłoby mu łatwiej się dogadać w kuluarach z innymi prezydentami. I dogadać w kuluarach nie oznacza, że sprzedawać Polskę gdzieś tam po kątach w Komisji Europejskiej, tylko faktycznie rozmawiać na różne tematy. Nie tylko na tematy polityczne, ale też na tematy codzienne. Bo nie wiem, czy wiecie, ale przyjaźnie również w polityce tworzą się zwłaszcza w kuluarach, czyli kiedy się rozmawia o jedzeniu, o imprezach, o piciu, o podróżach, o wszystkim, o filmach, o serialach, tak jak w normalnym życiu, tak również w polityce tworzą się kontakty. I gdybyśmy mieli prezydenta, który mówi w kilku językach, to na pewno Polska, jakby pozycja Polski byłaby podbudowana i byłaby o wiele wyższa. Przy czym nie mówię, że to jest taki ostateczny argument, żeby głosować na tego czy innego kandydata. Nie, jakby znajomość języków to jest tylko wycinek profilu kandydata i to nie jest tak, że kandydat mówiący w pięciu językach jest lepszy od tego, który mówi tylko po polsku. Nie, bo to jest tylko, nie wiem, 1-3% całego profilu tego, co może zachęcać bądź zniechęcać do głosowania na danego kandydata. I historia zna wielu przywódców politycznych, wielu polityków, nawet papieży, którzy mówili w kilkunastu językach i wydaje mi się, że jest mi ciężko teraz przypomnieć sobie kogokolwiek, komu by to zaszkodziło. Jeśli chcecie, mogę zrobić drugą część tego filmiku, w której opowiem kilka biografii przywódców politycznych, którzy mówili w kilkunastu bądź w kilku językach obcych i jaki to miało wpływ na ich karierę. Jeśli chcecie, napiszcie to w komentarzu. Ja tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Dziękuję patronom za wsparcie. Jeśli chcecie, możecie do nich dołączyć na Patronite. Link będzie w opisie. Tymczasem zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.